Jajko, budź się! Co? Co? Serio? I to jak? No! Jajko, kokosz, witaj miluśmu! Cicho! Przeklęte Mirmiłowo! Muszę je w końcu stawić! Hegemon! Na plasterki! Mirmiłku, żyjesz? Żyjesz, żyję. Ale co to za życie? Nikt mi nie sprosta! Bez wymówek! Witajcie, zbójcerze! Na plasterki go! Dalej, kokosz! Trzeba pomóc komu! Chyba zbójcerze upadł. Lerum polero! Opór jest daremny! Fany są. Jak bracia? Mordzia ty moja. Nie ma żartów. Lelum polelum chciałoby się zakrzyknąć. Kajko i Kokosz pojawili się już na Netflixie i recenzje są różne o tej animacji, pierwszej polskiej animacji w historii Netflixa. Porozmawiam z moimi gośćmi, którymi są Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta Tygodnika Sieci. Łukaszu, witam cię serdecznie. I Julian Jeliński, krytyk filmowy Brody z Kosmosu. Julianie, kłaniam się tobie również. Dzień dobry, ja panowie. Kłaniam, dzień dobry. Kajko i Kokosz, czyli nowy serial animowany od Netflixa, polski serial na podstawie komiksów Janusza Christy, dwóch dzielnych wojów broni grodu Mirmiłowo przed zakusami tego złego hegemona. To tak w skrócie można by było opisać Kajka i Kokosza. I chcę was zapytać, bo z jednej strony mamy historyczny moment, czyli tak jak już wspominałem, tą pierwszą animację polską na Netflixie, z drugiej strony na pewno były też oczekiwania co do tego. Łukaszu, ciebie zapytam w pierwszej kolejności, jakie były twoje oczekiwania co do tej animacji, do Kajka i Kokosza, i czy one zostały spełnione? Ja paradoksalnie się po pierwsze cieszę, że nie zdążyłem dojechać do domu na audycję, bo mam bardzo podobną półkę za plecami i za dużo tych winyl popów, za dużo Freddy'ego Krugera by było w jednym programie, dwie półki naraz, za dużo jestem w samochodzie, więc, ale nie prowadzę oczywiście, więc stąd będę rozmawiał. Słuchaj, no ja nigdy nie byłem, żeby to źle nie zabrzmiało, nigdy nie byłem fanem Kajko i Kokosza. Ja się nie wychowałem na Kajko i Kokoszu. Oczywiście Kajko i Kokosza czytałem, Kajko i Kokosz był jakąś tam częścią popkultury mojego dzieciństwa, ale ja jednak wybierałem komiksy ze stajni DC, jednak wybierałem komiksy z superbohaterami. Po prostu nigdy w tej mitologii Kajko i Kokosza nie byłem. I teraz, może to jest siła moja w tej chwili, że oglądałem ten serial właśnie nie mając tego backgroundu tak mocnego, bo ja wchodząc w tą animację Netflixa miałem takie wrażenie, że wpadam w środek czegoś, czego nie do końca rozumiem. To znaczy wpadłem w środek akcji, nikt mi nie wytłumaczył, co z czego wynika, i poczułem się trochę jak widz zagraniczny, który właśnie przez to myślę, że ten serial nie podbije zagranicznych rynków, bo ten serial nie ma scenariusza skonstruowanego dla widza, który nie jest fanem Kajko i Kokosza. W tym serialu wszystko mi się podoba. Kreska jest dobra, animacja jest dobra, długość odcinków mi się też podoba. Mi się to fajnie po prostu oglądało, natomiast nie poczułem w ogóle tego uniwersum, nie poczułem tej magii, bo nikt mi nie wytłumaczył, dlaczego pewne postacie robią to, co robią i są tymi, kim są. No, dlatego, że po prostu nie znam aż tak dobrze tego uniwersum. Ja mam wrażenie, że główni bohaterowie są momentami tak przez przypadek w niektórych scenach. Są kreowani jako ci obrońcy Mirmiłowa, a czasami oni po prostu tylko obserwowali to, co się dzieje wokół nich. Julian, czy ty masz podobne wrażenia? Jakie były twoje oczekiwania? Jak oceniasz te animacje? Bo ja tutaj Łukaszowi przyznaję oczywiście rację. Mi też się to dobrze oglądało. Jako dobranockę w zasadzie, bo sobie dwa odcinki na dobranoc puszczałem. Relaksowałem się przy tym bardzo dobrze, ale też miałem właśnie takie wrażenie, że jestem wrzucony w coś, z czym wcześniej nie miałem do czynienia i trochę się w tym delikatnie gubię. No ja też nie miałem oczekiwań, powiem więcej, chyba nie miałem żadnych oczekiwań, ponieważ sam fakt, że cokolwiek wyszło, powiedziałem, okej, super. Gdzieś te komiksy mi latały, zawsze byłem fanem Asterixa z tej dwójki, tutaj mogę już być, narazić się, że nie byłem ultrasem Kajko i Kokosza, aczkolwiek
chyba jeżeli chodzi o to podejście do samej fabuły, to może nawet mamy podobne odczucie, ponieważ dla mnie najmocniejszymi elementami serialu nie jest ani Kaiko, ani Kokosz. Oni są troszeczkę wyblakli, za to najlepiej się ogląda pojedynek Hegemona z Mirmiłem, którzy są wyraziści, których ja motywację właśnie rozumiem, bo ten Hegemon ciągle gada, muszę zdobyć Mirmiłowo, więc ja rozumiem, o co mu chodzi. Mirmił ciągle gada, muszę obronić i muszę umrzeć, bo nie mam mojego pucharu. Rozumiem ich. A Kaiko i Kokosz są tutaj tak troszeczkę właśnie latają pomiędzy jednym a drugim, coś się stanie, coś się nie stanie. Jest to taka milutka, a zresztą milutka, nie wiem, czy wieś, czy też kilka wsi i przy okazji pojawia się jakiś król w ogóle, więc z mojej perspektywy może być problem z sukcesem na Zachodzie, aczkolwiek nie ze względów fabularnych bardziej, a bardziej ze względów tego, że czy będziemy odbierać taką troszeczkę wolniejszą, spokojniejszą animację, która jest slapstick, jakby jeszcze trochę brakuje, żeby dopracować. Nie ma aż takich wybuchów, aż takiego przeciągania twarzy i tak dalej, które w komiksie też tego nie było, ale zastanawiam się, czy to, że widzowie, szczególnie młodzi, są mega przyzwyczajeni do tego, że jakieś jest uderzenie piąchą w brzuch, to ten koleś leci trzy miasta w górę i w ogóle i spada, wow! A tutaj jest tak delikatnie i ta delikatność jest z jednej strony fajna, bo nie spotkałem się jeszcze z żadnym komentarzem, że dzieciakom to się nie podoba, ale z drugiej strony może za mało efektowna, by podbić Zachód. Łukasz, twoje zdanie jest podobne, za mało efektowna, żeby podbić Zachód. Tobie się ta kreska podobała, o tym przed chwilą mówiłeś. Czy podzielasz zarzuty Juliana, czy wręcz przeciwnie, byś obronił to, jak ta animacja wygląda, jak prowadzona jest w kontekście również szybkości pojawiania się poszczególnych obrazków na ekranie? Ja myślę, że ona właśnie nie podbije Zachodu, jeżeli mamy oczekiwania, żeby w ogóle podbiła Zachód. Może jest tak, że Netflix chce, żeby to głównie trafiło do widzów jednak polskich, do tego targetu, mówiąc brzydko, polskiego. Znaczy ja uważam, że scenariusz jest taki, że on jest dosyć zagmatwany dla widza, który nie jest obeznany z komiksami, tak jak dla mnie. Ja po prostu pewnych rzeczy nie rozumiem i pod tym względem to może nie trafić. Natomiast akurat ta powolność, ta inna kreska, to, że to jest takie właśnie bardzo familijne, może w dobie jednak seriali, które zostały zbudowane, animowanych w erze po South Parku, po Family Guy'u, przy Ricku i Mortim. Może przy tym, Rick i Morty to w ogóle, to jest, ja kocham Ricka i Mortiego, ale to jest właśnie serial, który pokazuje, że im szybciej, im mocniej, im bardziej radykalnie, tym lepiej. Ja się już czasami gubię w Ricku i Mortim przez to, jak pędzi ta akcja. To może właśnie Kaiko i Kokosz będzie takim wytchnieniem, jakimś takim zatrzymaniem się, takim spojrzeniem, a takim relaksem. Czymś innym, tym takim relaksem. Tylko pytanie, czy ta słowiańskość jakoś zostanie sprzedana tutaj w odpowiedni sposób. Pamiętajmy, że Hollywood sięga po słowiańskie mity, ale dlatego, że brakuje im własnych, jeżeli chodzi o gatunek taki jak horror, jeden z moich ulubionych gatunków filmowych. Zaczynają się strzygi pojawiać, Baba Jaga, nie tylko w John Wicku się pojawia Baba Jaga, jako Keanu Reeves jako Baba Jaga, ale pojawiają się te wszystkie straszydła, boogiemeny z Europy Wschodniej, więc może jest jakieś zapotrzebowanie na wyciąganie popkultury Europy Wschodniej, bo ona nie jest wyeksploatowana i nie jestem przekonany, czy Kaiko i Kokosz mógłby to zrobić, ale może to jest serial tylko na rynek nasz i zobaczymy, no na razie on się utrzymuje w dziesiątce najchętniej oglądanych seriali Netflix, ale zauważcie, nie jest na pierwszym miejscu. To już W lesie dziś nie zaśnie nikt Bartka Kowalskiego, to już Wszyscy moi przyjaciele nie żyją Jana Belciego i Miki Okorna. Te dwa filmy były w czołówce bardzo długo i te dwa filmy również były w czołówce, szczególnie Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, zaczął być w czołówce w Ameryce Południowej czy w Stanach Zjednoczonych na Netflixie, więc takie klimaty, takie bardzo eklektyczne, popkulturowe, wychodzące z Europy Wschodniej, ale jednak zasysające treści, te takie typowo amerykańskie, one robią większy sukces na Zachodzie niż takie produkcje czysto nasze, zatopione w naszej kulturze. Wiedźminowi się udało, czy Kaiko i Kokoszowi się uda? Zobaczymy. No wy macie wątpliwości, ja trochę też, ale zastanawia mnie jeszcze forma, w której Kaiko i Kokosz trafił na Netflixa. Łukasz, mówisz, że on się utrzymuje w tej dziesiątce najchętniej oglądanych produkcji netflixowych, ale nie jest na tym pierwszym miejscu i trudno, żeby się tutaj utrzymał, ale tutaj forma jest króciutka, można chwilę poświęcić i tego Kaiko i Kokosza, te 5 odcinków, które do tej pory dostaliśmy, obejrzeć naprawdę w chwilę, bo sama fabuła to w zasadzie 10 minut na jeden odcinek. Ja mówiłem na początku, że to taka dobranocka, ja to tak oglądałem, pochłaniałem nawet 3 odcinki, później 2 odcinki, mówię, już się Kaiko i Kokosz skończył i teraz nie wiem, czy mam czekać, czy nie czekać. Jak to wygląda, Julian, twoim zdaniem ta forma, w której Kaiko i Kokosz trafił na Netflixa, to plus czy minus tej produkcji?
zdecydowany plus, nie wyobrażam sobie 20-kilkuminutowego odcinku Kajko i Kokosza, bo tam po prostu no nie ma aż tyle w cudzysłowie fabuły. Tam jest dużo więcej miejsca na żarty, nawet te takie najprostsze tutaj, na komuś spadł kamień na głowę, ktoś tam się siłuje z drugą postacią, więc dzięki Bogu to są 13-minutówki, to mogłoby być jeszcze krótsze i też byśmy się bawili moim zdaniem świetnie. I akurat plusem jest to, że dostaliśmy 5 odcinków, mnóstwo komentarzy, internet wylał się i w lewo, i w prawo, i w górę, i w dół, jeżeli chodzi o co zmienić, co jest lepsze, co jest ważniejsze. I ja wiem, że twórcy wciąż słuchają, komentują, sami zbierają te informacje, bo będziemy mieli jeszcze dwie transze, łącznie 26 odcinków. I one są wciąż produkowane, więc dużo wciąż może się zmienić w cudzysłowie na lepsze. Zresztą nie jeden serial już tak robi, właściwie Amerykanie robią tak cały czas, że te pierwsze kilka odcinków, czasem pierwszy sezon jest puszczany trochę tak, sprawdzamy, bo wierzymy, że rozwiniemy serial w dalszych odcinkach. Mnóstwo serialów superbohaterskich tak robiło, Agenci Tarczy, czy Flash, czy tak dalej. Oni po prostu już nagrywali 8 odcinków, pierwszy feedback i kręcimy troszeczkę inaczej. I tutaj też tak jest. I moim zdaniem wyznacznikiem sukcesu, o tym też mówiliśmy, o tych top 10, będzie to, czy, bo to, że teraz wszyscy się rzucili, wiadomo, polski produkt, chcemy sprawdzić, jak to wygląda. Ale jeżeli przy trzeciej transzy, czyli tam już na początku 2022, wciąż będziemy mówić o Kajku i Kokoszu przy okazji premiery tej ostatnich odcinków, to moim zdaniem w tym momencie możemy powiedzieć o sukcesie. Zachód, poczekajmy, aż niech tu jakiś dubbing powstanie, na przykład i amerykańscy aktorzy, którzy będą gadać i będą mówić Mirmil, albo będą próbowali wymówić te cudowne imiona. To może być ciekawe. Łukaszu, chcę zapytać ciebie jeszcze o tą formę, bo ja spotkałem się z takim zarzutem, że te odcinki, krótkie odcinki nie pozwalają właśnie na rozwinięcie historii, nie pozwalają na umieszczenie większej ilości wątków, które pozwalałyby nowemu widzowi, który wcześniej z komiksami nie był zapoznany, no jednak w ten świat lepiej wejść. Czy ty to podzielasz? I drugie pytanie do ciebie, dla kogo Kajko i Kokosz jest? Czy dla widza dorosłego, czy jednak dla dzieci? Ja myślę, że on jest i dla dzieci, i dla widza dorosłego. Ja też się zgadzam tutaj, że ta długość odcinków jest idealna. Szczególnie, że Rick i Morty wypracował też taki format właśnie odcinków 20-minutowych, tu jest jeszcze krócej. No słuchajcie, to też nie wynika tylko z tego przystosowania, z tego, że po prostu scenariusz się taką bombkę robi, tylko chodzi też o to, żeby po prostu ludzie oglądali to no, na telefonach komórkowych, żeby ludzie to oglądali, jak jadą w metrze. Czy dziecku w autobusie na tablecie można puścić. Tak, to chodzi o to, znaczy seriale są dopasowywane, są krojone pod widza, który się przemieszcza, który na światłach stoi w samochodzie i może sobie oglądać, tak? No o to chodzi, niestety, w taką stronę popkultury też idziemy, ma być szybko, ma być na wszystkich naszych urządzeniach, na tabletach, na telefonach, więc długość jest okej. Okay. Ja naprawdę nie mam żadnych zarzutów do Kajko i Kokosza, jeżeli chodzi o sposób realizacji, jeżeli chodzi o tą techniczną stronę, mam pewne zarzuty, jeżeli chodzi o scenariusz, ale no, może fanom się to będzie podobać, ktoś to wychował się na Kajko i Kokoszu, może mu się to spodobać, zobaczymy, może powstanie teraz tytuł Romek i Atomek, tak, no ja może trzymam kolejne kciuki. Tak, ja też. Bliżej mi do tytułu Romka i Atomka niż do Kajko i Kokosza, chociaż myślę, że trudno tej animacji też nie polecić naszym widzom, bo mamy 5 jak na razie odcinków, po około 10 minut fabuły, więc nie jest to dużo czasu, żeby sobie to sprawdzić i na własne oczy przekonać się, czy Kajko i Kokosz to dobra propozycja, czy nie. Mnie relaksował, mi się to dobrze oglądało, więc ja polecam, daję tutaj lekki plusik, choć też zauważam, że scenariuszowo mogłoby być lepiej. A Łukasz Adamski, krytyk filmowy, publicysta tygodnika sieci Julian Iliński, krytyk filmowy Brody z Kosłosu, byli moimi i państwa gośćmi. Panowie, dziękuję wam serdecznie za rozmowę o Kajku i Kokoszu. Zdrowia życzę, udanego dnia. Czekamy na kolejne odcinki Kajko i Kokosza. Państwa zachęcam do pozostania na razie jednak z telewizją w Polsce, z naszymi gorącymi pytaniami. Do zobaczenia.